Q&A, pytania i odpowiedzi. Pytania od Was już były, więc czas najwyższy na moje odpowiedzi. Nie przedłużając, zaczynajmy. Witam serdecznie, drodzy widzowie, z tej strony Arel. I jak na wstępie powiedziałem, dzisiaj odpowiedzi na Wasze pytania. Czas najwyższy, bo troszkę się z tym ociągałem, troszkę brak czasu, ale już lecimy z tym. Jak widzicie, tam w Waszym lewym dolnym rogu mam już okienko, w którym będę wyświetlał pytania i po prostu będę sobie leciał po kolei, odpowiadał na każde pytanie, bo nie było aż ich tak dużo, więc może mogę odpowiedzieć na wszystkie. I tam są pytania i od moich widzów, takich, którzy na bieżąco przychodzą, i od osób, które rzadziej spotykam, także dziękuję serdecznie za wszystkie pytania. Piąteczka. I co, lecimy sobie. Na początek Kacper Devils 1100. Pytanka do Q&A. Tutaj sobie muszę przewinąć troszkę. Nie, dobra, wszystko ładnie widać. Pierwsze pytanie. Kto Cię zmotywował do nagrywania na YouTube? Szczerze mówiąc, ciężkie pytanie. Teoretycznie można powiedzieć, że nikt, bo z jednej strony w sumie zawsze gdzieś tam już w zamierzchłych czasach, parę lat temu, jak tam jakiś filmik się wrzuciło, taki od niczego, to gdzieś tam człowiek myślał o tym, że może by sobie coś tam ponagrywać, ale jakoś tak nigdy nie było takiej jakiejś weny faktycznie, żeby to zacząć robić, tylko w zeszłym roku praktycznie z ekipą, jak zacząłem grać w Call of Duty, w Battlefielda, tak jakoś po prostu bardziej mnie natchnęło i tak zacząłem nagrywać, może też trochę Peter z kanału Lemi, kiedyś hardkorowa parka, zawsze mi się w miarę podobało to, co robi, nie wiem, może on gdzieś trochę był właśnie inspiracją dla mnie. Także może to będzie moja odpowiedź. Drugie pytanie, jaki posiadasz telefon? Obecnie posiadam Samsunga Galaxy Note 4. Jest to już, no powiedzmy, leciwy w miarę telefon, bo już ma tam ile? 3 lata chyba. Ale cały czas daje radę, parametry ma niezłe. No był to w końcu jeden z flagowców Samsunga, także... To jest akurat odpowiedź na moje drugie pytanie. Ulubiony piłkarz? Ulubionego piłkarza jako takiego nie mam. Można powiedzieć po prostu, że lubię dobrych piłkarzy, no. Fajnie się ogląda, powiedzmy, jak gra Neymar, jak gra Messi, Ronaldo, czyli ci tacy najlepsi topowi piłkarze. No jest bardzo dużo fajnych zawodników, oczywiście Lewandowskiego też lubię, chociaż on jest takim bardziej rasowym napastnikiem, który gdzieś tam bardziej wyczekuje na podanie. Także no nie mam ulubionego piłkarza takiego stricte, także... To by było chyba tyle. Ulubiona gra z dzieciństwa albo ogólnie jaka gra? No ciężkie pytanie też, bo to bardzo dużo tych gier. Ulubiona gra z dzieciństwa. Ciężko stwierdzić, no w dzieciństwie w co ja grałem. No pamiętam właśnie w dzieciństwie najczęściej, jeszcze jak nie miałem żadnego sprzętu do gry, to u kuzynki bardzo lubiłem grać w taką grę, Robbo się nazywało. Chodziło się takim małym robocikiem. I po prostu zbierało się takie śrubki, były takie labirynciki, były jakieś takie zwierciadła, przez które się przechodziło w jednym miejscu, w drugim się wychodziło, były jakieś takie strzelające różne stworki i trzeba było pozbierać te wszystkie śrubki, żeby dostać się na następną planszę, planetę, żeby po prostu statek uruchomić, także może ta gra, a było ich naprawdę masa. No a obecnie no to chyba to obecnie w co gram wszystko, także nie mam na chwilę obecną jakiejś takiej gry ulubionej. Pozdrawiam Cię serdecznie, Kacper, i Ty wiesz, do kolejnego meczyku, nie? Dobra, lecimy sobie dalej. Następny Nanek. Ten to już w ogóle tu oszalał z tymi pytaniami. 12 pytań, wariat. Pozdrawiam Cię, Nanek, serdecznie. Także możecie wchodzić do Nanka na kanał. Też ciupiemy po naszemu. On tam też streamuje. Dobra, pierwsze pytanie, lecimy. Co lub kto sprawił, że zacząłeś nagrywanie? No to tak jak już wspomniałem wyżej tam przy pytaniu tutaj Devila. W zasadzie można powiedzieć, że sam się trochę zmotywowałem, bo zawsze gdzieś o tym myślałem, ale nie wiem, gdzieś tam właśnie oglądając filmy właśnie Lemiego, Petera, jakoś tak mi się to spodobało, że pomyślałem, że może faktycznie coś tam zacznę, no i zacząłem sobie nagrywać początkowo z samej konsoli.
No a potem kupiłem resztę sprzętu, który pewnie widzieliście na moim kanale. No nie powiem, że troszkę żona mnie też zmotywowała do tego, żeby sobie kupić, że skoro to mi się podoba i chcę to robić, to czemu nie jak najbardziej. Jakie plany dalej? Drogi Namku, jakie plany dalej? No nie wiem, no pomału w miarę możliwości, a teraz te możliwości są małe, bo finansowo ostatnio troszkę po prostu mam wydatków i nie wiem jak to będzie, ale mam parę takich mniejszych rzeczy do kupienia na razie, także myślę, że to kupię i jak kupię w najbliższym czasie, to na pewno zrobię unboxing i tam pokażę co mi się trafiło. Także to po prostu na razie są takie plany. Kupić parę drobnych takich rzeczy i no i co, nagrywaj dalej jakieś gameplaye, robić strumyki, no. Jaki masz sprzęt? Do tego Nanek, jak i całą resztę tutaj widzów, może odnoszę was do mojego opisu informacyjnego na głównym kanale. Jak wejdziecie na kanał i sobie klikniecie na zakładkę informacje, to tam wszystko jest wypisane, jaki mam sprzęt, komputer, jakie konsole, słuchawki, nie wiem, tego typu rzeczy, także tam sobie możecie wejść i wszystko sobie przeczytacie. Jak masz wszystko podłączone, jak masz ustawione OBS i peryferia? To są dwa pytania. I na to Nanek ci nie odpowiem, bo wiesz, ten film mógłby trwać, kurde, 2 godziny. Także to na razie pozostawiam, a jeżeli chcesz coś wiedzieć jeszcze, może masz jakieś tam problemy u siebie czy coś, to możemy się spiknąć na privie, ewentualnie call me, także wiesz. Także te pytania pomijam. Jaką najbliższą serię planujesz? Wiesz co, nie mam póki co zaplanowanych serii żadnych. Póki co będę kontynuował jeszcze tak trochę opornie tego Alexa Huntera i Need for Speeda. To są na razie na chwilę obecną priorytety, ewentualnie coś w okolicach września, października dopiero się może pojawi z nowych gier, o ile mnie na nie będzie stać. I właśnie to jest taki, powiedzmy, już początek, tutaj wstęp do kolejnych pytań właśnie, które mi zadałeś. 7, 8 pytanie i 9. Czy kupujesz Black Ops 4, czy kupujesz BF5 i jakie planujesz kupić gry? Może to ujmę tak. Planuję kupić. Chciałbym kupić w tamtym okresie właśnie, tak wrzesień, październik. Najlepiej 4 gry, jakby się udało. Czy się uda, wątpię, bo nie wiem, czy finanse na to pozwolą. Po pierwsze tak, FIFA, z którą się zastanawiam cały czas, bo na chwilę obecną teoretycznie nie kupuję, bo prawdopodobnie rewolucji nie będzie, a w tą obecną 18 bardzo mało gram. Także to może mi odpadnie, zostaną 3. Na pewno Spidermana chciałbym kupić, bo naprawdę super gierka się zapowiada, ale zobaczę, czy nie poczekam po prostu miesiąc, dwa, nie pokończę sobie tam jeszcze jakiś gierek i po prostu nie kupię już albo używki, albo na promocji. Także być może tak zrobię. No i teraz główna kwestia, Black Ops 4, Battlefield 5. Battlefield 5 prawdopodobnie jak najbardziej kupię, z tego względu, że nie będzie dodatków płatnych i to jest dla mnie jak największy plus w tej grze, także to prawdopodobnie kupię, może na premierę nawet, zobaczymy. Black Ops 4, nie podoba mi się, że są dalej płatne dodatki, chociaż jakby były płatne, to jest jeszcze pół biedy, ale teraz trzeba kupić Season Passa w całości, czyli wydajesz tam, nie wiem, strzelam chyba z 200 zł od razu, co też mi się za bardzo nie podoba, bo na dzień dobry musisz wydać praktycznie 400 zł ponad, żeby mieć grę z całymi dodatkami. Ja ostatnio sobie kupowałem po jednym dodatku, wiem, że to wychodzi drożej, ale 3 miesiące 60 zł, za 3 miesiące znowu, także idzie to jakoś rozplanować. Tak więc te 4 gry wchodzą w grę, z czego FIFA prawdopodobnie odpadnie, a z tymi 3 to zobaczymy jak będzie. Kiedy myślisz mieć 1000 subów? Nanek, nie wiem, jutro chyba, żartuję. Może nie, że kiedy będziesz miał, kiedy myślę. Powiedzmy, że chciałbym, żebym miał za rok na przykład o tej samej porze. Fajnie by było, ale co będzie z tego, zobaczymy. Kiedy coś razem nagrywamy? Nanek, przecież my razem nagrywamy już od przynajmniej 8 miesięcy. Co ty nie zauważyłeś, jeszcze tyle tych materiałów jest. No nic, no musimy się zgadać, kiedyś chyba najlepiej wyjdzie, jak po prostu zrobimy ten wspólny strumyk, bo po prostu umówimy się na strumyk i będziemy razem coś tam grać, także musimy się zgadać i tyle. Jakbyś widział ciebie i kanał za 3 lata? Jakbym widział, albo jakbym chciał. Chciałbym, żeby ten mój kanał tak się rozwinął, żebym po prostu zarabiał sobie na tym kanale, żebym pracował po prostu, żebym robił to, co lubię,
A nie tak jak teraz jest, zresztą Nanek, sam wiesz jak to jest, jak masz pracę normalną, drugą pracę, ten YouTube, sobie tam coś robisz, bawisz się tym, aczkolwiek tego czasu jest zawsze na wszystko mało. Także to chyba by było tyle. Przebrnęliśmy przez te wszystkie pytania od Nanka i lecimy dalej. Marek Foryszewski, kolejny oszołom, pozdrawiam cię Marek, jeden z, też ze stałych bywalców. Czy będzie jakiś specjal na 1000 widzów? No kurczę, no na 1000 widzów to by wypadało, żeby coś było, nie? No może jakiś konkursik czy coś, jakaś nagroda, zobaczymy. Jeszcze nie mam pomysłu, na razie nie myślę o tym, ale w najbliższej bądź dalszej przyszłości jak najbardziej, kto wie. Jaka była twoja pierwsza gra? No i znowu taki trochę podobny temat jak w pierwszych komentarzach u Kacpra. Wiecie co, nie wiem, może tak naprawdę właśnie te Robbo, o którym wspominałem. Na Atari to było jeszcze, u kuzynki, a poza tym z Commodore już potem też pamiętam, znaczy no na pewno gdzieś tam Mario jakiś, Green Beret, takie właśnie to były pierwsze gry, z którymi gdzieś tam miałem kontakt, to powiedzmy może, że na razie zostaniemy przy tym. Twój ulubiony YouTuber, o Jezus, szczerze, nie mam jakiegoś ulubionego YouTubera. Po raz kolejny mogę gdzieś tam się wturować z tą odpowiedzią, że lubiłem zawsze i lubię pooglądać gdzieś tam filmy właśnie u Petera, u Lemiego. Bardzo dużo czasu tam spędzałem na jego kanale, także można powiedzieć, że to jest jeden z moich jakichś ulubionych YouTuberów, na pewno. Ale z takich powiedzmy nieznajomych, to bardzo lubię może nie tyle YouTubera, ale kanał Digital Foundry. Jak sobie wpiszecie, to na pewno będziecie, albo część z was już zna, oni tam nowinki technologiczne, gry, w jakich rozdzielczościach tam chodzą, ile klatek wyciągają, ogólnie taki kanał technologiczny, także bardzo fajny, też im tam nieraz łapkę zostawiałem i suba mam, także zachęcam jak najbardziej. Tutaj sobie przeczytam z boku, bo nie widzę całości. Kiedy będzie na kanale Gaming Groom, gdzie pokażesz swoją kolekcję gier i sprzętu? Szczerze, tego sprzętu i tych gier też przede wszystkim nie mam aż tak dużo, to tam jest może, nie wiem, 30-40 może tytułów, łącznie z PS3 i PS Vita. Wiesz co, na pewno Marek będzie kiedyś Gaming Room, ale to prawdopodobnie właśnie po tym, co tam mówiłem Nankowi, że jak może kupię te jakieś parę rzeczy, które jeszcze tutaj chcę, tych drobnych takich, nie jakichś drogich specjalnie, to może jak to kupię i gdzieś tam sobie sprawię, to wtedy będzie i pokażę też tam jakie gry mam, ogólnie jaki sprzęt omówię, także pewnie w jakimś tam niedalekiej przyszłości na pewno zrobię. Ile masz lat? Gdzieś to tam już poruszałem nieraz, pewnie też mniej więcej się tam domyślasz ile mam, no powiedzmy, że mam, miałem w tym roku 18. rocznicę mojej 18, także sobie policz ile to wychodzi i urwiemy na tym ten temat. Czy zbierasz platyny, a jak tak, to jakie masz? Powiem tak, nie zbieram platyn, ale powiem ci jakie mam. Mam 4 platyny i są to tak, Watch Dogs 2, Rocket League, The Deadly Tower of Monsters, to była gra z plusa i kolejna gra z plusa, Infamous First Light. A mam te platyny tylko i wyłącznie dlatego, że jako niezbieracz platyn zauważyłem, że praktycznie te gry się same przechodzą na zasadzie platyny. Po prostu grając większość trofików wpadała. I potem tam było 2 czy 5 trofików takie, które trzeba było wbić, a nie były trudne, także zrobiłem je. Będę miał jeszcze 2, tylko muszę zmęczyć do końca Borderlands, Telltale, bo to po prostu za przejście gry wpada platyna i jeszcze muszę skończyć dawno odłożone Horizon Zero Dawn, w którym tam mam chyba ponad 30% gry mniej więcej i ponad 30%, a 35% trofików, także to na pewno zrobię, bo też ogólnie nie jest trudna, tylko troszkę bardziej czasochłonna. Także chyba tyle. I teraz jeszcze, jaki był twój pierwszy sprzęt do grania? Mój osobiście pierwszy sprzęt do grania to był, proszę ja ciebie, na pewno Commodore C64, ta wersja trochę nowsza, bo pierwsza była taka gruba dosyć, a ja miałem już tą taką bardziej płaską. To był mój pierwszy sprzęt do grania, ewentualnie mogę się mylić, bo miałem jeszcze, była taka polska gra telewizyjna, nie pamiętam teraz jak ona się nazywa, a nie chcę tutaj teraz szukać, ewentualnie może wam napiszę potem jak mi się przypomni. To była taka gra czarna, bądź brązowa, ona miała takie
dwie jakby gałki, powiedzmy to w kształcie przypominały muwy i były takie pokrętła u góry. I kręcąc tym po prostu ruszało się takimi jakby pałeczkami. I taka piłeczka latała środkiem i się odbijało. Ping, ping. I się grało z komputerem we dwóch. Były po trzy, to były taki a la hokej. I jeżeli miało się pistolet, to można było strzelać do ekranu. Jak na tamte czasy, to były gdzieś lata 90. Mniej więcej to naprawdę rewelacyjna zabawa na starych kineskopowych telewizorach jeszcze. To było coś pięknego. Także chyba to był mój pierwszy sprzęt, a potem chyba dopiero Commodore. Ale mogę się mylić. Dobra, lecimy dalej. Kolejne pytanie od Frika, którego pozdrawiam serdecznie. Też ma kanał na YouTubie, aczkolwiek ostatnio chyba jakąś zadyszkę małą złapał, bo usunął filmy, ale Friku, łapka i głowa do góry, będzie dobrze, rób tam te materiały i ty się niczym nie przejmuj, stary. Dlaczego tak trudno się teraz wybić? Wiesz co, może dlatego, że w ostatnich 3-4 powiedzmy latach bardzo dużo ludzi zaczęło nagrywać, a to też przede wszystkim przez konsole, które teraz umożliwiają w zasadzie bez jakiegokolwiek innego sprzętu robić materiały na YouTube'a. Poprzez zakup konsoli, przykładowo PS4 i kamerki, możesz sobie po prostu, co, no, nagrywać, tak? Do tego masz program do obróbki na PlayStation i całkiem fajnie to wszystko wychodzi i możesz robić, nagrywać filmy, streamować. Także te 3-4 lata ostatnio były takie kluczowe, a teraz niestety bardzo dużo ludzi się wybija na kontrowersjach, na jakichś pato streamach, jakichś drunk streamach, innych tego typu rzeczach, a chyba nam nie o to chodzi, Friku, nie? My chcemy normalnie prowadzić kanał, także po prostu jest nam ciężko, a wszyscy normalni tacy youtuberzy w Polsce, którzy mają bardzo dużo subów, to obecnie już żyją ze swoich kanałów tylko i wyłącznie dlatego, że przez ostatnie 6-7 lat bardzo dużo ciężkiej roboty robili i zaczęli w momencie, gdzie tego kontentu nie było jeszcze aż tak dużo na YouTubie. Także mam nadzieję, że taka odpowiedź Ci wystarczy, bo to jest takie moje przemyślenie, ale chyba tak w większości jest. Lecimy dalej. Manekster, czy kupujesz, czy planujesz kupić Nintendo Switch? Nie planuję, chociaż w ostatnim czasie widzę, że dużo ludzi kupuje i bardzo fajnie się zaczyna rozwijać ta konsolka. Oczywiście to jest do innych użytkowników. Mają te swoje Nintendo Lab teraz, te jakieś dodatkowe tektury, urządzenia, które wspomagają tam grę, jakieś jetpacki wirtualne, jakieś tam fortepiany, jakieś inne różne tego typu pierdoły, które naprawdę potrafią tam jakąś tam zabawę umilić młodszym bądź takim bardziej casualowym graczom. No i na pewno fajnie się dzieje, bo tam ostatnio i wyszedł i Wolfenstein, bardzo dużo fajnych gier teraz były zapowiedzi i Fortnite wychodzi i masa, wyszedł już w zasadzie i masa różnych innych ciekawych gier, także no powiedzmy, że warto, jeżeli ktoś nie ma konsoli albo nie wiem, ma nadmiar czasu i nadmiar pieniędzy po prostu i chce kupić, bo tak, to czemu nie, ale niestety ja nie mam ani teraz tyle kasy, ani czasu, bo poświęcam po prostu na inne rzeczy ten czas, także nie planuję. Mam wzór. PS4 czy komputer? Do grania obecnie PS4, kiedyś komputer. Także krótko, zwięźle i na temat. Teraz KrotKMG. Czy planujesz zacząć nagrywać jakieś vlogi? Wiesz co, zastanawiałem się nad tym. Aczkolwiek nie wiem, może jakiegoś vloga testowego nagram, zobaczę. No, nie ukrywam, że już te Q&A to jest taki trochę vlog i no nie jest mi łatwo to nagrywać tak naprawdę. Także nie wiem, być może planuję, ale jak to jeszcze wyjdzie, zobaczymy. Skąd taka nazwa kanału? A nazwa kanału to tak troszkę z przypadku może, bo początkowo mój kanał, który nie był w zasadzie aktywny, nazywał się chyba RL7 po prostu, czy 7RL. To tam było stworzone konto, Google, itp., itd., YouTube, na którym tam prawie się nic nie działo, jakiś filmik czasami wstawiłem i to było tyle. Jak już zacząłem się bawić tym YouTube'em bardziej na poważnie, to zrobiłem sobie na początku P4F, czyli Play for Fun. Aczkolwiek zobaczyłem, że bardzo, bardzo dużo kanałów o takiej nazwie jest. Mimo, że tak jakby sam go sobie w głowie wymyśliłem, mówię, fajnie by tak było, bo gram dla fanu tak naprawdę. I zrezygnowałem z tego, chociaż na moich wcześniejszych pierwszych filmach jeszcze to można tam gdzieś zaobserwować. No i po prostu stwierdziłem, że najłatwiej będzie coś właśnie w stylu
RL Games, a siódemkę z przodu zostawiłem, bo czasami łatwiej jest mnie wyfiltrować w YouTubie. No i to cała historia związana z nazwą kanału. Z którym z YouTuberów oglądasz, chciałbyś się spotkać osobiście? Aha, których oglądasz, chciałbyś się spotkać osobiście? Szczerze, tak naprawdę nie mam takiego, powiedzmy, YouTubera, jakiegoś takiego, powiedzmy, dużego, z takich większych YouTuberów, których oglądam, normalnie nie znam, powiedzmy. Nie mam za bardzo takich, których chciałbym spotkać osobiście, a tak naprawdę jak gdzieś już jakiś spotkałem, albo widziałem na właśnie na targach, czy gdzieś, to takie troszkę byłem skrępowany, więc nie wiem. No ale z obecnych, powiedzmy, takich, których gdzieś tam znam wirtualnie póki co, no to na pewno wiadomo, Nanek, z którym się już spotykamy, kurczę, od paru miesięcy się spotkać nie możemy, na pewno Banboy, bo tutaj bardzo blisko mnie mieszkają, także no z Peterem też na pewno chciałbym się spotkać, z Lemim, aczkolwiek w Anglii tak ciężko, on czasami jest okazjonalnie w Polsce, ale to też nie zawsze jest czas i możliwość, żeby gdzieś tam pojechać, gdzieś w połowę, czy tam na drugi koniec Polski, także to chyba by było tyle. Czy masz ulubioną grę z dzieciństwa, w którą chętnie zagrałbyś, gdyby tylko powstała jej nowsza wersja na konsolę lub PC? Ulubiona gra z dzieciństwa? Poza tym właśnie Robo, którym już wspominałem tam dwukrotnie, to była taka gra właśnie też na Atari, potem grałem na PC-cie i nawet chyba, nie wiem, czy na komórkę, nie była jakaś tam wariacja tej gry. Była taka gra jak River Ride, a się leciało takim samolocikiem jakby w środku takiego kanionu nad rzeką i zbierało się paliwo, potem strzelało się do różnych samolotów, balonów, do jakichś czołgów ustawionych na mostach, trzeba było to rozwalić, żeby przelecieć dalej, i naprawdę bardzo fajna gra to była. Także nie wiem, może w takie coś, aczkolwiek broń Boże nie na jakichś takich najnowszych silnikach typu Battlefield, jakaś mega realna grafika, której samolot byśmy widzieli z tyłu, a może akurat nawet. Chociaż wolałbym jednak chyba taką po prostu nowszą grafikę, nie taką kanciatą, tylko ładniejszą oprawę, normalnie w takim typowym, klasycznym wydaniu. Jeżeli nie wiecie, jaka to jest gra River Ride, to sobie wpiszcie, czyli River Ride, no tak jak to mówi właśnie, wyprawa kanionem, coś takiego. Także może po prostu to, ewentualnie z Commodore Commando, bo też bardzo dużo grałem w dzieciństwie, także w troszkę nowszej odsłonie. To chyba by było tyle. Było bardzo dużo gier, a nic mi takiego innego nie przychodzi teraz na myśl. Teraz czas na też bywalca streamów. Ja go nazywam tutaj, sobie najadę myszką. Ja go nazywam tutaj po tych czterech literach. Isok. Po prostu Isok do niego mówię, bo tutaj to jest nie wiem co. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo Isok, dwie siostry starsze, które serdecznie pozdrawiam tutaj. I kolejne pytania od Retronksa, swoją drogą mojego, że tak powiem, moderatora, kiedyś Assassin, Dark Assassin. Twoja ulubiona zupa? Bardzo ciekawe pytanie. Moja ulubiona zupa? W sumie nie wiem, czy mam jakąś ulubioną. Bardzo lubię dobry rosół. Lubię grochówkę bardzo, która mi się kojarzy ze świętami też akurat Bożego Narodzenia, bo na Boże Narodzenie właśnie akurat u mnie w rodzinie zawsze była grochówka. Fasolkę po bretońsku lubię. W sumie nie wiem, nie, to takie w sumie chyba fasolka i grochówka, chyba takie dwie najbardziej moje ulubione zupy, tak mi się wydaje. No i rosół, żurek też lubię, także powiedzmy, że tak by to było. Jak się nazywasz w Fortnite? Nie bardzo rozumiem pytanie. Bo jeżeli chodzi o Fortnite, to jak gram na PlayStation 4, no to po prostu nazywam się tak jak na PlayStation 4, no a możesz sobie zobaczyć w opisach moich filmów wszystkich i nie tylko w informacjach, po prostu nazwa, tak jakby mojego niku PSN, to jest nazwa Fortnite. Lubisz szpinak? Ty nie lubisz, aha, no dobra. Wiesz co, jakoś może nie, że przepadam jakoś specjalnie, ale w takiej formie jeszcze surowej nieraz jadam. Nieraz jadam jako taka la sałatka czy coś takiego, także lubię, nie lubię, na pewno nie lubię, o, może tak. Lubisz streamować i nagrywać na YouTube? No, chyba pytanie
jest troszkę, nie wiem, nie na miejscu, bo chyba odpowiedź jest oczywista, nie? No jasne, że lubię. Chociaż, no tak jak mówię, ostatnio mam mało czasu trochę i mniej tych streamów i tych filmików też się pojawia, za co was przepraszam, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Także no lubię bardzo. Twoja ulubiona gra. No i po raz kolejny się tutaj przewija. Szczerze, nie wiem, ciężko stwierdzić teraz, jaka ulubiona. No powiedzmy może, że to, w co najbardziej grałem, no to kiedyś jeszcze swojego czasu grałem bardzo dużo w Black Opsa 3. To była moja ulubiona gra swojego czasu. Battlefield 1 doszedł do tego. A poza tym, no nie wiem, no bardzo mi się podoba właśnie God of War. Co tam ja jeszcze mam? Wolfenstein mi się bardzo podobał, ale taka ulubiona, no to chyba ten Battlefield ostatnimi czasy, bo najwięcej chyba w niego pogrywałem, także może Battlefield, ewentualnie swojego czasu Fortnite bardzo lubiłem, a teraz chwilowo sobie zrobiłem przerwę, żeby odpocząć od tego. Także to by było na tyle. Twój ulubiony fast food? Mój ulubiony fast food to będzie, chyba mi się wydaje, pizza, bo chyba w ostatnim czasie chyba najwięcej pizzy jadałem, także postawmy na to, chociaż był taki moment, że często jadałem hamburgery, bo też miałem ochotę, czyli było to moje ulubione. Także to chyba zależy od momentu w danym czasie, czy się przejesz czymś, czy nie. Twój ulubiony kolor? Zdecydowanie niebieski. I tutaj nie ma co dużo gadać. Nie wiem czemu takie głupie pytania, ale niech będą. No dobra, może były głupie, może nie. Oceńcie to sami. Mi się wydaje, że nie. Co tam jeszcze zostało? Ostatnie pytanie. Tomek Gessler. Twoi ulubieni fani, kto dał najwięcej subów? Moi ulubieni fani, a to ja mam fanów jakiś? Nie wiem, no jak mam, no to super. To może zróbcie, moi ulubieni fani, jakiś tam fanpage, nie wiem, mnie tam gdzieś podawajcie gdzieś na swoich, kurczę, stronach, na swoich Facebookach i w ogóle, nie wiem, tak sobie miał te 1000 subów, nie? A kto dał najwięcej subów? W sumie nie wiem, kto dał najwięcej subów. No takie głupie pytanie. Teoretycznie każdy daje jednego, nie? Aczkolwiek może powiem tak, kto się przyczynił do największej ilości subów powiedzmy w danym momencie, no to na pewno to był jako jeden z pierwszych, to był Lemmy, Peter właśnie, u którego się reklamowałem na kanale, no to tam kilkadziesiąt subów wpadło. No, mogło wpaść więcej, wiadomo, nie? Bo ma trochę tych subów, ale dobre jest i to. Także było kilkadziesiąt subów, tam chyba 40 mniej więcej, może koło 50, bo mogło się tam coś w czasie rozwlec, ale w pierwszych dwóch dniach to tam chyba około 40 wpadło. Także na pewno to. Drugi, no to na pewno Kacper Devils, tak? Mój pierwszy tam z widzów, który właśnie tam pytania również zadawał, to też tam kilkanaście subów chyba. Ze znajomymi prawdopodobnie mi ponabijał, także to była druga osoba i jeszcze był jeden kolega, który był kolega, no nie osobiście mój kolega, kolega w sensie takim, że przychodzi tam też na streamy czasami wpadał, to był Dawid Niedzielski, jeśli dobrze właśnie sobie sprawdziłem i też tam właśnie kilkanaście subów właśnie dzięki niemu wpadło, także tym trzem osobom przede wszystkim dziękuję, że w jakimś tam większym stopniu przyczyniły się do tego, aczkolwiek oczywiście dziękuję za wszystkie subki i ja tutaj wam daję takie wirtualne łapki w górę i za wszystkie wyświetlenia, no ogólnie za wsparcie, bo gdyby nie wy, to mnie by tutaj też nie było, albo bym po prostu robił, nie wiem, w eter i nic by się nie działo, także dzięki wielkie za wszystko. No, może tutaj wielu osób nie było z tymi pytaniami, aczkolwiek niektórzy się bardzo rozpisali, a i za te pojedyncze pytania też dziękuję bardzo. I jak widzicie, tutaj wszyscy macie poprzypinane serduszka za to, także dzięki wielkie. No i co, to by było chyba na tyle, nie? Wszystkie odpowiedzi usłyszeliście. Mam nadzieję, że was satysfakcjonują, a jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie gdzieś tam ewentualnie pod filmikiem pisać, to być może za jakiś czas kolejny Q&A, może faktycznie jakiś vlog się pojawi, zobaczymy, kto wie. No nic, dzięki wielkie, do zobaczyska w kolejnych materiałach na moim kanale i co? Cześć!